A co ty zrobiłbyś na moim miejscu? Drodzy, być może nieraz zwracaliście się do kogoś z takim pytaniem, może ktoś zwracał się do was z takim pytaniem, a może czasem i bez pytania ktoś mówi mi, wiesz, na twoim miejscu zrobiłbym to i to. Fajnie jest mieć wokół siebie ludzi, którzy potrafią służyć dobrą radą, którzy bez względu na okoliczności potrafią szczerze powiedzieć, jak powinniśmy zareagować. No właśnie. Ale czy każda rada, nawet najlepszych przyjaciół, jest zawsze radą, za którą powinniśmy pójść? Spróbujmy spojrzeć teraz na naszą dzisiejszą historię. A historię tę czytam w pierwszej księdze Samuela, w 24 rozdziale, od pierwszego wiersza. A Dawid wyruszył stamtąd i zatrzymał się w niedostępnych miejscach En-Gedi. Gdy zaś Saul powrócił z pościgu za Filistyńczykami, doniesiono mu, oto Dawid jest na pustyni En-Gedi. Wziął tedy Saul z sobą 3000 wojowników wybranych z całego Izraela i wyruszył, aby tropić Dawida i jego wojowników na wschód od skał Kozic. I doszedł do szałasów owczych przy drodze, gdzie była jaskinia. Saul wszedł do niej z potrzebą, Dawid zaś i jego wojownicy siedzieli w głębi jaskini. I rzekli wojownicy Dawida do niego, oto dzień zapowiedział ci Pan, wydam twoich wrogów w twoje ręce i będziesz mógł zrobić z nimi, co będziesz chciał. Wstał tedy Dawid i uciął ukradkiem kraj płaszczu Saulowego. Lecz potem ruszyło Dawida sumienie, iż uciął kraj płaszcza Saulowego i rzekł do swoich wojowników, broń Boże, abym miał uczynić tę rzecz memu Panu, pomazańcowi pańskiemu, podnosząc swoją rękę na niego, gdyż jest pomazańcem pańskim. I zgromił Dawid swoich wojowników tymi słowy i nie pozwolił im wystąpić przeciwko Saulowi. Saul zaś wstał, wyszedł z jaskini i poszedł swoją drogą. Drodzy, ta historia oczywiście zaczyna się dużo wcześniej, nie w En-Gedi. En-Gedi dzisiaj to Park Narodowy w Izraelu, w okolicach Morza Martwego. Ale zaczyna się dużo wcześniej, kiedy Dawid trafia na dwór króla Saula. Trafia najpierw, by uśmierzyć jego bóle duchowe. Potem też zostaje jego zięciem, staje się też sławnym wojownikiem, bo jak pamiętamy, to właśnie Dawid pokonuje Goliata. No i można powiedzieć, wszystko układa się znakomicie, fantastycznie dla Dawida, zwłaszcza, że pewnego dnia też prorok Samuel namaszcza Dawida na króla nad Izraelem. Można powiedzieć, fantastyczna historia, ale ta historia niestety ma swój tragiczny ciąg dalszy, dlatego że w pewnym momencie Saul, no niestety, zaczyna dostrzegać w Dawidzie swojego wroga, zaczyna go nie tylko nienawidzić, ale po prostu, że nie tylko życzy mu śmierci, ale chce go zabić. Dawid ucieka od Saula, no i potem niestety Dawid z tego, który był członkiem rodziny królewskiej, staje się zwierzyną łowczą i jak czytamy w tej historii, król Saul wraz ze swoimi wojownikami zaczyna ścigać Dawida, kiedy wraca z wojny z Filistyńczykami, kiedy dowiaduje się, że Dawid ukrywa się właśnie gdzieś w En-Gedi, postanawia zakończyć tę sprawę, zabiera 3000 wojowników. No i można powiedzieć, wszystko powinno mieć swój prosty finał. Dawid otoczony ginie. Ale, no właśnie, ale historia bywa różna. Saul, jak każdy człowiek, musi udać się gdzieś za potrzebą, wchodzi do jaskini i nie wie, że w tej jaskini jest Dawid. I właśnie wtedy, kiedy Saul znajduje się sam w jaskini, obok znajdują się wojownicy Dawida, Dawid słyszy radę, która wydaje się wspaniałą, fantastyczną radą, bo rzeczywiście, gdyby Dawid posłuchał swoich wojowników, w jednym momencie zakończyłby się jego problem, problem, który nazywał się król Saul. Kiedy słyszy tę radę, oto dzień, o którym powiedział ci Pan, wydam w twoje ręce twoich wrogów, będziesz mógł uczynić z nimi, co zechcesz, Dawid bierze miecz, bierze jakiś większy nóż, podchodzi do Saula, ucina kawałek jego płaszcza. No i właśnie wtedy Dawid zaczyna rozumieć, że rada, którą dali mu jego wojownicy, wcale nie jest radą dobrą. Bo kiedy przyjrzymy się tej historii, to można powiedzieć, że ta historia jest historią, która widzi wszystko w jednym krótkim wymiarze czasowym. Załatwić problem, a co potem? No właśnie.
Można powiedzieć, że Dawid zaczyna to rozumieć, że przecież zabicie króla Saula niczego na dłuższą metę nie rozwiąże. Bo przecież za chwilę wojownicy Saula dowiedzą się, zorientują, że Saul nie wychodzi, ktoś przyjdzie i za chwilę zacznie się po prostu rzeź, która sprawi, że Dawid i tak nie wyjdzie z życiem z tej jaskini. Ale tak naprawdę Dawid zaczyna rozumieć coś zupełnie innego. Otóż Dawid, myślę, że w tym momencie, w którym ruszyło go sumienie, jak czytamy, zaczyna rozumieć, że przecież Bóg mu coś obiecał. To właśnie wtedy, kiedy ucina kraj płaszcza Saulowego, Dawid zaczyna rozumieć, że nie tędy droga do wypełnienia Bożych obietnic. Bo tak jest, że Bóg składa obietnicę, a człowiek czasami próbuje ją realizować na własny sposób. Pamiętacie historię Abrahama? Przecież Bóg obiecał mu, że będzie miał potomstwa jak gwiazdy na niebie. Ale kiedy to wszystko nie wychodzi, Abraham za namową Sary bierze Hagar i we własny sposób próbuje wypełnić Bożą obietnicę. Tu też ta propozycja idzie w tym kierunku. Oto dzień, o którym powiedział ci Pan, weź miecz, zabij króla, bo przecież ty zostaniesz królem. Ale Dawid rozumie, że nie tędy droga. I drodzy, kiedy słuchamy tej historii, to można powiedzieć, że odpowiedź na pytanie, które zadałem wcześniej, czy każda dobra rada, którą dają nam nasi przyjaciele, jest radą, za którą powinniśmy iść? Nie. I ta historia daje nam, myślę, że takie dwa rozwiązania. Po pierwsze, warto zobaczyć, jaka jest dalsza konsekwencja pójścia za taką czy inną radą, którą otrzymaliśmy. Bo przecież na krótką metę wydaje się, że wszystko zostanie rozwiązane, a co potem? Myślę, że warto spoglądać na dalsze konsekwencje naszych czynów i dalsze konsekwencje tego, co niesie za sobą ta czy inna rada. A druga rzecz, bo muszę powiedzieć, że w tej historii jest jeszcze jeden element, który mnie niesamowicie uderza, to warto gdzieś czasami wyczuć fałszywą nutę. Otóż wojownicy Dawida mówią do niego językiem religijnym. Oto dzień, o którym powiedział ci Pan. Nie ma, drodzy, nic, można powiedzieć, mocniejszego niż słowo podbudowane językiem religijnym, które ma nas wzmocnić, dodać nam sił, a tak naprawdę, no właśnie, zachęca do popełnienia zbrodni. Dlatego myślę, że druga nauka, która płynie z dzisiejszej historii, to ta, by zawsze spojrzeć, dokąd prowadzi Boże Słowo, ale nie to, które mówi inny człowiek, ale to, które mamy zapisane. Bo czasami, no i tego uczy nas historia Kościoła, niestety tego doświadczamy też we współczesności, słyszymy wokół siebie ludzi, którzy posługując się językiem religijnym mówią, powinniśmy zrobić to lub tamto. Ale kiedy w tych słowach jest nienawiść, kiedy te słowa niosą agresję, zło, śmierć lub uderzają w drugiego człowieka, to myślę, że wtedy powinna nam się zaświecić czerwona lampka. Dlatego pamiętajmy, drodzy, że bez względu na to, kto nam doradza, bez względu na te, jakie są intencje doradzającego, bez względu na to, co doradzający wie o nas, to ostatecznie my podejmujemy decyzję, i to my będziemy ponosić konsekwencje naszych czynów. Dlatego ta historia uczy jednej rzeczy. Nawet jeśli wszyscy radzą nam to lub tamto, pamiętajmy, że to my ponosimy odpowiedzialność i warto ponosić odpowiedzialność i podejmować decyzje w odpowiedzialności też za Boże Słowo i za nasze życie. Życzę dobrego dnia. Zostańcie z Bogiem.